D5 zostało zagrane i skoczek B5 od razu. Presja psychologiczna. Primów został wrzucony bez zastanowienia. D5 było tutaj liczone przez Polaka Rodaka. I teraz Jan Krzysztof Duda już wyciska swojego przeciwnika. No zobaczymy, czy. Czy też tutaj Karlsen nie będzie chciał jakiegoś takiego manewru? Ale nie, przez pole E8 on nie ucieknie, bo zobaczcie, że skoczek wjeżdżając na D6 właśnie jeszcze dodatkowo odbiera pole E8, więc naprawdę wszystko idealnie jest tutaj sklejone. No wydaje mi się, że jedyna szansa, jedyna szansa Norwega jest to wieża D8 i zwrot jakości, ale teraz pozycja i tak jest kompletnie wygrana, ponieważ mamy tutaj gołego. Czarnego króla są różnopolowe gońce, a zasada jest taka, że w pozycjach z różnopolowymi gońcami, ten, kto atakuje, ma figurę więcej. Ponieważ ten goniec będzie całkowicie bezużyteczny w defensywie, bo nie będzie w stanie kryć czarnych pól, po których to Jan Krzysztof Duda będzie dojeżdżał Mistrza Świata. I zobaczcie, to jest klasa zawodnika. My już byśmy tutaj grali skoczek D6, ciesząc się, że odzyskujemy materiał. A Duda jeszcze się tutaj zastanawia, czy nie ma czegoś lepszego. I powiem wam, że chyba jeszcze potężniejszym ruchem. Będzie goniec d4, w ogóle dodatkowa groźba wjazdu na G7 wieżą, a przy okazji jeszcze pole dla Hetmana jest odblokowywane, dzięki czemu ten Hetman może się włączyć do akcji. No to zdaje się, że to goniec d4 będzie jeszcze silniejszym podejściem w tym momencie. Także Magnus Carlsen, tutaj rozłożony na łopatki, oczywiście mistrz świata jeszcze cały czas będzie kopał, więc ciągle trzeba na niego uważać ale tutaj Jan Krzysztof Duda przy precyzyjnym podejściu e, powinien swojego przeciwnika e, w tym momencie rozjechać. Także trzeba jeszcze tę kropkę nad i postawić, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No zobaczymy, jaka tutaj decyzja, bo Janek też bardzo dużo tego czasu nie posiada. E, minutkę się tutaj zastanowił, no ale już mniej niż 4 minuty na, zega na zegarze zostały, więc trzeba tę decyzję troszeczkę szybciej w tym momencie już zacząć podejmować, a sporo tutaj też rzeczy podwisa, bo ten skoczek na B5 oczywiście teraz, teraz już podwisa, teraz już czarny chciałby tego skoczka zbić, gdyż pionek na D5 jest broniony, więc, więc ten Hetman nie będzie mógł włączyć się do ataku, więc teraz no albo skoczek D6, albo skoczek D6 szach, albo koniec D4. Nic tutaj mądrzejszego Jan Krzysztof Duda nie posiada, choć w sumie na upartego to jeszcze Hetman C3 można tutaj rozważyć, no ale biorąc pod uwagę, że zostały 3 minuty na zegarze, no to zdaje się, że Duda powinien tutaj już. Zaufać swojej intuicji i podjąć po prostu jakąś decyzję, niezależnie jaka ona tutaj będzie. Chciałbym zdementować goniec G4, nie ratuje, bo to po prostu wieża zbije i tak czy siak będą wszystkie te same problemy. Tak, goniec G5 też raczej nie jest podejściem w tym kierunku, bo jest bicie na C5 z szachem, więc tak jak widzicie, ta pozycja dalej jest bardzo złożona. Oczywiście figury białego tutaj są lepiej skoordynowane. No widać, że połowa wojska Karsena jeszcze nie bierze udziału w akcji, ale mimo wszystko król Dudy jest tutaj osłabiony. Duda też jest w plecy z materiałem, więc musi tutaj zachować czujność. Jednak finalnie padła decyzja wjazdu brutalnego wjazdu po prostu na D6. Pionek został zbity przez Magnusa i materialnie Jan Krzysztof Duda jest teraz. Dwa pionki w plecy, ale król czarnego ekstremalnie osłabiony, plus też ten hetman związuje punkt D5. Ale za chwilę już wieża Magnusa wkroczy do akcji, więc oczywiście na to musimy tutaj uważać. Czy Jan Krzysztof Duda znajdzie tutaj jakiś pomysł, żeby dojechać czarnego króla, zanim ta wieża się tutaj przyda w defensywie? Transfer Hetmana wygląda tutaj zabójczo. Jeżeli ten Hetman znajdzie się finalnie na skrzydle królewskim, no to z Magnusa na pewno nie ma co zbierać. W partii został wrzucony szach na F1. Jan Krzysztof duda dwie minuty w plecy w tym momencie. Myślę, że to jest taki szach, żeby pokazać, kto tutaj rządzi, bo król G8 można po prostu powtórzyć pozycję. Zobaczymy, zobaczymy. Bądź też może. Podejściu po króla jakieś het, goniec d4, żeby ten hetman po linii f się później przydał. Trzeba tutaj naprawdę dokładnie do tematu podejść, bo jeżeli ta wieża jakoś na luzaczku wkroczy do akcji, to być może, że z tego ataku nic nie wyjdzie. A wiadomo, że końcówki z różnopolowymi gońcami mają ogromne tendencje remisowe. Także miejmy nadzieję, że tutaj Jan Krzysztof Duda znajdzie, Jakiś konkret, jakąś praktyczną groźbę, która sprawi, że zdobędzie jakąś dużą przewagę materialną, i wtedy przejdzie sobie na luzaczku do, do końcówki, która będzie łatwo wygrana. E, ale teraz Magnus, widzicie, ma też grube problemy, bo. Królestze, co ono, szalał! Przyznam, że tym ruchem króleszość byłem naprawdę zszokowany, że on tak idzie tym królem do centrum. Natomiast wcale niełatwo było to udowodnić, ponieważ tutaj należało znaleźć posunięcie goniec H6 bardzo precyzyjne, które odbiera wieży pole F8, a też przygotowuje wrzut tutaj Hetmana do akcji. Czarny oczywiście może dać szacha, ale biały się schowa. Król białego całkowicie bezpieczny. Jeszcze w razie potrzeby może też schować się na A1, a za chwilę jak Hetman wkroczy do akcji, to z czarnego króla nie ma, nie ma co zbierać, a przede wszystkim nie ma wieża F8. Niestety, pod presją czasu Duda tutaj zagrał niedokładnie, ponieważ zdecydował się na Hetman C3, co pozwoliło właśnie na zabezpieczenie czarnego monarchy, ponieważ wieża wjechała na F8 i obroniła pole F6. Na które to Duda właśnie polował. Ale partia się nie kończy, bo poszło bicie, odbicie i wieża E1, więc cały czas ten król jest osłabiony. Król F7. No Duda chciałby tutaj zagrać goniec C5 ze zdobyciem jakości, ale niestety jest Hetman F4 z szachem i czarny tę wieżę sobie uratuje, więc Duda zdecydował się schować króla. Szach, no to król jeszcze dalej poszedł na A1. Wieża C8, Hetman D4. Trochę brakowało. Było tutaj duzie Weny, wieża C4, Hetman D1 i wieża E4. I okazuje się, że ten plan wrzucenia Hetmana na H5 wcale nie jest jakiś potężny, ponieważ czarny może się tutaj ładnie po białych polach obronić i ten król no właściwie jest całkowicie bezpieczny w tym momencie. A jeżeli wymienią się Hetmany, no, to w ogóle Carlsen wychodzi wtedy z pionkiem przewagi. Wiadomo, że różnopolowe gońce, więc duże tendencje remisowe, ale mimo wszystko, przed momentem pozycja była kompletnie przegrana. No więc Duda zostawia tutaj Hetmany na szachownicy, naciska na B7, stąd poszło B6, i teraz wieża F1, więc stwarza te groźby. Czarnemu się spodobał ten ruch króleś 6, więc go powtórzył. Goniec D2. No i teraz Carlsen wjechał tutaj na H2 Hetmanem. Wygląda to naprawdę fatalnie, bo teraz to figury czarnego się aktywizują. W partii Hetman C3, wieża C4, Hetman E3 szach, król uciekł na D7, i tutaj Duda. Nieupacznie zdecydował się na wieża bije F5. Należało Hetmanem tutaj wkroczyć do ataku, żeby czarnym królem się zainteresować. On postanowił zbić, no więc termometr zrobił tutaj ostry przysiad. Hetman H1 szach, goniec E1, i problemem jest oczywiście wieża E4. Choć tutaj zabawa się nie kończy. No oczywiście, jeżeli czarny zbije na E1, no to po prostu matuje, wygrywa partię. No ale poszło tutaj wieża bije D5. Z szachem. I teraz? Ale jak skubany to policzył No powalonych. <laughs> Hetman B3, ale 300 IQ, defensywa i wiesza T1 z szachem. Ale jaja, znalazł Duda! Ależ tutaj termometr nie wie, co się dzieje na tej szachownicy. Ależ dymy, proszę państwa. No, takiej partii się tutaj nie spodziewaliśmy. Magnus Carsen już się wydawało, że odbił i zwycięży w tej pozycji, a okazuje się, że nie, gdyż teraz Mata nie ma, ale ciągle też tego Hetmana nie wolno zbić, bo wtedy już Mat będzie. Jednak teraz Król Czarnego tańczy na pustej szachownicy. Dawaj duda, Hetman D5 i teraz to Król Czarnego będzie matowany. Później zagra nawet posunięcie A3 i po prostu. Król czarnego będzie matowany na tak pustej szachownicy, gdzie teraz już tych gońców nawet nie ma. No to, no to ten król się nie schowa, ale rób ruch! Dobra. Hetman D5 zostało zagrane i teraz jednego posunięcia. Jednego posunięcia nam tutaj brakuje to szczęścia. Posunięcie A3. I tutaj pozycja Dudy jest oczywiście wygrana, ponieważ ten król z E7 jest całkowicie goły i niewesoły. Partii Hetman e no niestety tutaj pod presją czasu Duda oczywiście miał świadomość, że ta pozycja jest kompletnie wygrana. Finalnie zagrał A3, żeby król miał furtkę, no ale wiecie, presja, nie do czas, masz tę świadomość, że jest wygrana z Mistrzem Świata. No i myślę, że nerwy tutaj Dudę zjadły, ponieważ no wrzucił bardzo dużo różnych szachów, w sumie nie do końca wiadomo po co. Co tutaj należało zrobić. Trzeba było uruchomić tego pionka z linicha, ponieważ czarny nie jest w stanie przetransportować figur do defensywy, żeby tego pionka blokować, ponieważ wtedy no, król zostanie zamatowany. O dziwo tutaj forsownego mata nie ma. Podejrzewam, że Duda stwierdził, że wrzuci tutaj kilka szachów, no i po prostu jakiś tam mat się przytrafi. Ale rzeczywiście Carson bardzo złośliwie się tutaj bronił, schował tego króla na linicha, no i teraz się okazuje, że tak. No mata nie widać, a teraz jak ten król tutaj podszedł, to co ciekawe, król przydaje się w blokowaniu tego pionka z linii H. Więc teraz naprawdę utrudnił sobie realizację w stopniu znacznym, ale podciągnął tego Pionka i teraz przerzuca figury w drugą stronę, żeby zainteresować się punktem B6. Carlsen tutaj uruchomił Pionka, poszedł szach, król H5, Hetman C7, i tutaj Carlsen powinien wymienić wieżę, licząc na jakąś końcówkę hetmańską, w której można by zremisować, ale jednak poszedł B4, i tutaj Duda mógł wrzucić Hetman H7, z Szachem co wyciąga tego króla z bezpiecznej przystani, bo Hetmanem zasłonić się nie może, gdyż straci wieżę. Ale jednak Duda zagrał tutaj A4 i w partii Hetman F7 nastąpiło, i tutaj Duda postanowił skorzystać z okazji. Przeszedł do wieżówki. Tutaj bardzo ważna sprawa: trzeba zagrać króla 2. Jeżeli poszłoby wieża bije A5, no to tutaj zabawa kończy się, ponieważ nie ma obrony przed matem, więc na to trzeba uważać. W partii więc król się. Zaktywizował, no i ta wieżówka wygląda na kompletnie wygraną, ale niestety w tym momencie Duda zagrał niedokładnie. Należało zagrać wieża B8, żeby odejść królem i zdobyć po prostu pionka, a Duda zagrał wieża C8, i to daje Karstenowi szansę na remis. Nie no, to właściwie forsownie po prostu czarny maremis. Jeżeli czarny tutaj odejdzie wieżą z planem zainteresowania się pionkiem B2. No bo jeżeli król teraz zbije, no to właśnie wieża F2 bicie na B2, no i wiadomo, że jest problem. A jeżeli tutaj nastąpi jakiś szach, król podchodzi, no to teraz no wieża C3, prawda? I tego pionka się weźmie, no ale czarny będzie tutaj utrudniał. No, i znowuż zbić nie bardzo można, no bo wieża B7, prawda? Więc problematyczna, problematyczna końcówka dla Białego. Natomiast w partii. Dobra, Magnus Kurde po raz trzeci wypuścił tę partię. No duda, teraz już musisz. Panie Janie, proszę. No już czwartej okazji nie będzie. Znalazł, jest! Uh. Widzowie, no, Remis był taki, że wieża jest zbyt aktywna. A teraz jest bicie na B3, i później bicie na A5. Ale, jaja, widzowie, ale, jaja. No, trzy razy trzy razy Magnus wypuścił. Ale, widzicie, no, ciężko się z tym gościem grano. Pozycja. Plus 4, a ten ciągle ci będzie utrudniał. To z jednej, to z drugiej. Bardzo problematyczny zawodnik. Bardzo problematyczny, ale taka wygrana jak smakuje, co nie? No dobra. Znaczy w sumie nie wiem, no ale tak zgaduję. No i, i widzicie, i dalej. Pozycja totalnie przegrana. Plus 9, ale będzie tutaj dłubał tą wieżą. Odcinał tego króla. No. I teraz trzeba król B5 grzecznie kołowrotek zrobić chyba. Albo nie, czekajcie. No bo co po szachu? No eee, bo trzykrotny zrobisz. Duda, weź już mnie nie denerwuj proszę. Nie, nie będzie trzykrotnego, bo po szachu już pójdzie sobie tutaj. Dobra, dobra, jest okej. Okay. I teraz... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Po król A6 nie ma trzykrotnego, bo król tu stał. Cholera. Nie, no bo co po król d4? Nie będzie można wież wymienić przecież. Aaa, teraz wieża c6, wieża b6. No to 300 q. Kurde, dobra, duda, duda jest dobry, no muszę powiedzieć. Musiałem pomyśleć, o co mu tutaj chodzi. No dobra, uff. już jestem spokojny o tę pozycję, naprawdę. No ciekaw jestem, czy oni yy, o 20.00 zaczną tą partię, bo ja to chyba z pół godziny tutaj potrzebuję, że ochłonąć. Nie. Zimno będzie. Cebule krój. Krój! Jak się nudzisz. Cebula jest na mieszkaniu, nie musisz do sklepu. Czekajcie, ja tu liczę, czy on będzie pierwszy, ale nie, no to musi być pierwszy, tak? Czy, chcę. Boże, je, na jedno tempo, idealnie. Co do tempa się zgadza, ta końcówka. No weź, bo ja tu komentuję, nie tańcz mi tu. Idź, zamknij drzwi. No weź. Nie, po prostu. Dlatego zamek w bibliotece za e, zamontowano. No dobra, dwa piony przewagi. To już nawet ja bym prawdopodobnie wygrał z Carlsenem. Także git. Ale widzicie, ile tutaj Duda musi pracować i pracować. No i wreszcie mamy to! O, oh, no nie było lekko, widzowie! Nie było lekko, musiał się napocić, musiał się napracować. Eee, raz wypuścił, drugi raz wypuścił, trzeci raz wypuścił, ale wreszcie wypracował to zwycięstwo i mamy 1,5 do 0,5. Także Jan Krzysztof Duda na prowadzeniu w tym meczu. Także elegancko, widzowie! Elegancko jest zwycięstwo.